Najnowsza edycja Tańca z Gwiazdami zbliża się wielkimi krokami. Od 30 sierpnia co poniedziałek widzowie będą oglądali taneczne zmagania M. Inaczej, Oliwii Bieniuk i Izy Małysz. Przekonamy się, jak uczestnicy poradzą sobie na parkiecie. W oczekiwaniu na najnowsze popisy przypominamy występy, które wzbudziły mieszane uczucia wśród widzów. Reklama Zobacz wideo Edyta Zając nagrała trening Oliwii Bieniuk do Tańca z Gwiazdami. Na pierwszy ogień poszła haha Sylwester Wilk gorzko ocenił zarobki w Tańcu z Gwiazdami. Nie wystąpiłby ponownie Taniec z Gwiazdami. Najgorsze występy gwiazd widzowie odetchnęli z ulgą, gdy Justyna Żyła pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami. Tańczyła najgorzej, choć należy też przyznać, że na przestrzeni tygodni widać było delikatny progres. Było wciąż jednak, powiedzmy to sobie wprost, źle. Szczególny żal było Tomasza Barańskiego, niestety, nie trafił dobrze, jeżeli chodzi o partnerkę. Mówiło się nawet, że ta dwójka nie dogaduje się, a Tomek odetchnął z ulgą po eliminacji, gdy wreszcie mógł zrezygnować z prób nauczenia Justyny Żyły tańca. Michał Szpak w Tańcu z Gwiazdami pojawił się również Michał Szpak. Mogłoby się wydawać, że muzyk ma poczucie rytmu ze względu na swój zawód. Niestety, po jednym z występów Iwona Pawlowicz powiedziała, że gdyby mogła, dałaby mu nawet minusowe punkty. Z kolei Janusz Józefowicz zasugerował uczestnikowi sporządzenie listy rzeczy, których nigdy nie powinien robić i wpisać tam tańczyć Jivea Norbi. Norbi w Tańcu z Gwiazdami tańczył fatalnie pomimo wysiłków Niny Tyrki, żeby wydobyć z niego choć trochę umiejętności. Andrzej Grabowski stwierdził nawet, że tancerza nigdy z niego nie będzie. Piosenkarz odpadł w trzecim odcinku, za trzy występy otrzymał średnio 20 punktów. Kasia Tusk po latach przyznała, że udziału w Tańcu z Gwiazdami nie wspomina dobrze, co chyba najlepiej mówi o jej umiejętnościach poruszania się przed kamerami. Cieszyła się, kiedy program się dla niej zakończył. Tańczyłam średnio, ale widzowie chyba mnie polubili i trzymali prawie do finału. A jednak bardziej niż z sukcesu cieszyłam się z końca programu, powiedziała Tusk. Jarosław Kret bardzo szybko zakończył swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami. Z perspektywy czasu z pewnością żałuje swojego udziału. Nie dość, że nie wykazał się umiejętnościami i usłyszał, że ma szansę zostać najgorzej tańczącą osobą w historii programu, to jeszcze publiczny i w mało elegancki sposób rozstał się wówczas ze swoją partnerką, Beatą Tadlą. Kim jest Patryk Cebulski? Z Wiktorią Gąsiewską poprowadzi kulisy Tańca z Gwiazdami. Niezbyt przyjemna przygoda z show zakończyła się dla Kreta otrzymaniem od produkcji kosza pocieszenia, w którym była kiełbasa. Pogodynek na Instagramie nie krył oburzenia, bowiem od lat deklaruje się jako wegetarianin. Zobacz też, ci uczestnicy Tańca z Gwiazdami przeszli do historii. Nie tylko Żyła tańczyła jak przedszkolak. Haha Siwiec była również...